Są urodziny, muszą być więc balony i musi być niejedno odśpiewane 100 lat. I pewnie tak właśnie dzisiaj będzie, bo szczeciński bazar smakoszy kończy 4 lata. Z tego też powodu spotykamy się tutaj w Offmarynie przy ulicy Chmielewskiego, żeby świętować i żeby prezentować wam, drodzy mieszkańcy Szczecina i drodzy widzowie portalu w Szczecinie.pl, wszystko to, co najlepsze, co rozmaici przetwórcy i nie tylko przywieźli dzisiaj właśnie na ten specjalny urodzinowy szczeciński bazar smakoszy. Jak widzicie, dookoła ludzi trochę przybywa, mimo że to dopiero początek naszego spotkania. Zrobiło się zielono za sprawą Green Trucka, o którym jeszcze na pewno dzisiaj będziemy mówić, ale wszystko, co jest najważniejsze w szczecińskim bazarze smakoszy, jest tam, o, w środku, w Offmarynie, a nikt o tym wydarzeniu nie wie tak dużo jak Ania, która będzie dzisiaj razem ze mną przez najbliższe 2 godziny. Michał Kaczmarek, kłaniam się. Dzień dobry, Aniu. Cześć, Ania Fedorowicz, jestem współorganizatorką bazaru. Zapraszamy wszystkich dziś na 4. urodziny Offmariny, bazaru smakoszy w Offmarinie oczywiście. Pogoda jest wspaniała na spacer, na pomorzany, także wpadajcie, są leżaki, jest kawka, winko, wszystko co chcecie i będziemy oczywiście my. Pogoda jest wspaniała, zieleni dookoła całe mnóstwo. Przed nami bardzo interesujący goście, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejsze specjalne wydanie naszego programu. No i pokażemy wam, jak portal w Szczecinie.pl robi telewizję śniadaniową. Będzie na pewno ciekawie, gorąco zapraszam, ale zanim przejdziemy do studia, żeby porozmawiać z gośćmi, to zobaczcie, jak idea szczecińskiego bazaru smakoszy się rozwijała, bo początek też był bardzo ciekawy. Zobaczcie film. Jak się wchodzi, to od początku widać, że są food trucki, jest też jeden fashion truck. Wchodzimy do góry, tam ekobazar, bazar rękodzieła, chlitark oraz giełda winyli. Dobre jedzenie, fajni ludzie i super miejsce. Czekałyśmy na tego typu wydarzenie i zazdrościłyśmy, że w innych miastach tego typu inicjatywy powstają. Powiem szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczona, szczególnie ilością dobrego jedzenia i chyba stroną, w jaką to idzie, bo myślę, że widać coraz bardziej naturę i prostotę. Takich rozmaitości w Szczecinie w jednym miejscu chyba nie znajdziemy. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że to będzie takie wydarzenie dla osób stosunkowo młodych, jakichś takich alternatywnych i tak dalej, ale jest bardzo dużo w ogóle rodzin, osób starszych, także wydaje mi się, że to jest dla wszystkich. Jak na razie paprykarz, jest stoisko jedno i kaszę jaglaną. No i płytę winylową. A, oczywiście. Wydaje mi się, że szukają sentymentu, miłości z dawnych lat albo muzyki, którą puszczali rodzice. I to jest nasze stoisko, co prawda trochę mało widać, bo tłum nas otacza. Ale jesteśmy na miejscu. My się obawialiśmy na początku, że trochę jest za mało takich ludzi, którzy mogliby tutaj wystawić się. A się okazuje, że w tym Szczecinie, gdzieś w zaułkach, w dziwnych różnych miejscach, po prostu tacy ludzie są i oni się tutaj wszyscy razem dzisiaj pojawili. Widzimy, że dużo ludzi jednak przychodzi, tak? Czy to z ciekawości, czy też z chęci spróbowania, kupienia, różnie. Ale faktycznie jest to potrzebne, bo żeby było takie miejsce. Ludzie na pierwszy rzut oka myślą, że to jest zdjęcie z Nowego Jorku, a my właśnie szerzymy tą jednak ideę, że nie trzeba wieszać w domu czy plakatów, czy nosić koszulek z Nowym Jorkiem, skoro Szczecin jest fajny, można go również nosić przed sobą, na sercu. Ludzie szukają dobrej żywności, zdają sobie sprawę, że żywność supermarketowa nie służy ich zdrowiu i ci bardziej świadomi na pewno będą kupować tutaj produkty. Offmarina i organizator naprawdę postawili wysoką poprzeczkę, zaprosili masę ciekawych ludzi, jest tutaj dużo rzeczy najróżniejszych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto, żeby takie inicjatywy były jak najczęściej, żeby było coś się działo, było fajne, dużo stoisk, nowych elementów, jakichś inspiracji.
4 lata. Trudno uwierzyć, że to tak duża przestrzeń czasu minęła od momentu, kiedy pierwszy szczeciński bazar smakoszy tutaj w Off-Marinie miał miejsce, ale dla niektórych to właśnie wydarzenie stało się takim elementem codziennego, a właściwie nie codziennego, tylko cotygodniowego funkcjonowania w niedzielę od godziny do 10 do 15. A teraz poznajcie naszego gościa, który będzie nam przez pierwszą godzinę naszego spotkania towarzyszył. Jak widzicie na stole naszej dzisiejszej telewizji śniadaniowej szczecińskiego bazaru smakoszy, zaroiło się od pysznych rzeczy. Hania Komór. Cześć, Haniu. Cześć. Witam was bardzo serdecznie. Przyszłam tutaj do was ze śniadaniem, ponieważ mamy niedzielny poranek, jak co tydzień. I właśnie z takich bazarowych, przepysznych produktów zjemy coś przepysznego, co możecie przyjść i tutaj właśnie też kupić. Nie ma dobrej niedzieli bez dobrego śniadania. O, tak. A jak dobre śniadanie, to jakie ono powinno być? No wiesz, przede wszystkim takie, żeby każdemu smakowało. Ja osobiście, no osobiście najbardziej lubię kanapki i dzisiaj właśnie takie propozycje kanapkowe przygotuję, różne pasty. Będzie i trochę rybnie, i trochę wegańsko dla ludzi, którzy lubią właśnie wegańskie, i trochę warzywnie. Także wydaje mi się, że śniadanie powinno być takie, szczególnie w niedzielę, jakie po prostu uwielbiacie. Jeżeli chodzi o rzeczy, które masz tutaj na stole dzisiaj, to nie pytam, czy to jest rukola, którą skubałaś wczoraj cały dzień, żeby ją nam dzisiaj przynieść tutaj do naszego studia, ale domyślam się, że każdy produkt, który powinien się na takim wzorcowym śniadaniu znaleźć, to jest produkt, który jest możliwie naturalny, możliwie bliski naturze. Znaczy, przede wszystkim warto stawiać na te warzywa i te dobre warzywa. I właśnie na bazarze smakoszy mamy świetny dostęp do pysznych warzyw właśnie z sątyża. I to właśnie są warzywa, które są produkowane ekologicznie, są zbierane przez nich, wszystko jest produkowane przez nich. Sama jestem na bazarze od 3,5 roku i od 3,5 roku jem właśnie od nich warzywa i uważam, że są po prostu przepyszne. Naprawdę jest różnica między takimi warzywami a warzywami sklepowymi, dlatego też tutaj właśnie widać, że jest i rukola, i mikroliście, i rzodkiewka, i awokado, i ogórek. I to jest taka dla mnie podstawa, bo ja osobiście tak też bardzo lubię jeść i polecam każdemu jak najwięcej tych warzyw dokładać do śniadania. To jest taki stereotyp, no, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia. Jest coś w tym, czy nie? No wiesz co, no pewnie coś tam jest, no bo to jednak energia na cały dzień. Jak ktoś lubi jeść, to każdy posiłek dnia jest dla niego najważniejszy. Wiesz, więc na przykład dla mnie każdy posiłek jest bardzo istotny, aczkolwiek no śniadanie ma nam zapewnić energię na działanie na cały dzień, także dlatego on powinien być przede wszystkim taki dosyć spory, ale też przede wszystkim w dobre składniki. Na przykład nie powinno zabraknąć w nim tam tłuszczu, węglowodanów, warzyw, błonnika, tego wszystkiego, białka. To wszystko się powinno składać na bardzo dobre i odżywcze śniadanie i dzisiaj właśnie to chcę pokazać. My się przygotowaliśmy do jedzenia dwudaniowych obiadów, a my dzisiaj pokażemy wam, że można zjeść dwudaniowe śniadanie. Śniadanie, no, jak król. I akurat kto jak kto, ale Hania znana z przede wszystkim słodkości, pokaże nam dzisiaj swoje wytrawne oblicze, jeżeli mogę tak powiedzieć. No, bo słodkości to jest coś, co uwielbiam i kocham. Ale słodkości też tu są dzisiaj, prawda? Pewnie, oczywiście, że tak. Beza jak zawsze, ale słuchajcie, beza po śniadaniowym deserze. W niedzielę zawsze może być i deser to po śniadaniu. Może namówimy Hanie, żeby nam pokazała bezę, które dzisiaj są tam na Off-Marinie i na szczecińskim bazarze smakoszy do zobaczenia. Bądźcie koniecznie z nami, zobaczycie, że ta dekompozycja warzywna na tym stole, ona będzie się za chwilę zmieniała. A tak. I że tutaj za pół godziny, jak znowu się spotkamy z Hanią, to będzie wszystko przerobione. Mam nadzieję, że te kwiatki zostaną, chyba że też masz na niej jakiś kwiatów już nie zjemy, chociaż jak człowiek głodny, to zje wszystko, ale nie, dzisiaj kwiatów nie. Nie, tego nie doradzamy. Szczeciński bazar smakoszy ma 4 lata, dlatego też my dzisiaj premierowo zapraszamy was na telewizję śniadaniową przygotowaną przez portal w szczecinie.pl. Oczywiście poza tym, co się będzie działo tam za moment i co pokaże nam za moment Ania, bo ona teraz biega między stanowiskami, żeby zaprezentować wam, co przygotowali nasi wystawcy, to bardzo ważnym elementem jest tutaj nasza szara kanapa, na której będę się spotykać co chwilę z interesującymi gośćmi. Pierwszą osobą naprzeciwko mnie jest Marcin Raubo, czyli właściciel Off-Mariny, tego miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, ale także prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Tak jest, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Cześć, Michale. To najpierw będziemy, Marcin, rozmawiać o pływaniu, czy najpierw będziemy rozmawiali o Off-Marinie? Co wolisz? Nie, no, chyba powinniśmy zacząć od Off-Mariny, od bazaru. No, urodziny i miejsce zobowiązuje jednak. 4 lata. Myślałeś, jak Michał przychodził tutaj z inicjatywą powołania takiego bazaru rozmaitości, że to jest przestrzeń, która może rzeczywiście przez 4 lata gościć producentów, twórców, rękodzielników i osoby, które tutaj znajdą swój dom? No ja byłem, powiem szczerze, może nie sceptyczny, ale bardzo ostrożnie podchodziłem do idei organizowania takiego wydarzenia co tydzień.
Off Marina była z założenia takim miejscem do spontanicznych takich kilka razy w roku wydarzeń. Mieliśmy taką fajną historię kilku oddolnych inicjatyw jak Record Store Day, Design Day. I to się fajnie sprawdzało na przestrzeni raz na kilka miesięcy, raz na kwartał. Jak Michał przyszedł i powiedział, że marzy mu się takie miejsce, gdzie co tydzień po prostu zebraliby właśnie fajne jedzenie, fajnych lokalnych producentów i sprzedawców, to podchodziłem do tego z pewną dozą ostrożności, no ale jak widać wypełnione po brzegi miejsce, kolejka oczekujących, jeżeli chodzi o miejsce dla wystawcy, no pokazało, że w Szczecinie jest głód rzeczy dobrych, jest nisza na takie rzeczy nietuzinkowe, jakim na pewno jest no, samo to przedsięwzięcie bazaru. Mi jest ciężko uwierzyć, że to już 4 lata, bo to naprawdę... Tak, o tym też rozmawialiśmy przed momentem, że 4 lata to jest, tak licząc ogólnie, no prawie 1500 dni, a biorąc pod uwagę, że mniej więcej jest 550 niedzieli w roku, to znaczy, że tutaj na szczecińskim bazarze smakoszy takich targów jak dzisiaj odbyło się co najmniej 200. Tak, tak, i to robi wrażenie. No, jak dla mnie też to, jak to miejsce wygląda dzisiaj, no przed chwilą widzieliśmy migawki z tego pierwszego bazaru, więc to też pokazuje, jaką drogę przeszedł, jak się rozwinął. Dzisiaj to miejsce wygląda wewnątrz troszkę inaczej, bardziej profesjonalnie, stylowo. No, ja kocham osobiście taką surowiznę i cieszę się, że to się tak rozwija. No ten post-industrial Off Mariny bardzo mocno wpisał się w to, jak wygląda szczeciński bazar smakoszy. Są tacy, którzy mówią, nie mój klimat, ale są tacy, którzy mówią, że gdyby tutaj wszystko teraz położyć białą farbą, nowymi wykładzinami i odremontować do zupełnej nowości, to klimat nie byłby taki sam. Absolutnie, no to miejsce, klimat tego miejsca robi bazar, robi na pewno obecność też artystów z Freedom Gallery na dole, Lumpa i Kasi Szeszyckiej, którzy zatroszczyli się o taki street artowy charakter w ogóle całego tego miejsca, a umówmy się, takie osobowości, takie środowisko lubi tą surowość, więc gdyby dzisiaj zrobić z tego taką chirurgicznie czystą i schludną przestrzeń, to na pewno by to straciło dużo z tego uroku. Ale domyślam się, że jako Off Marina macie pomysły, jak się jeszcze rozwijać. Co tutaj by jeszcze można było zmienić? Jest kilka pomysłów. No z tym miejscem na pewno wiążą się też jakieś dalekosiężne plany, ale na to jeszcze mamy kilka lat przygotowań. Ale chciałbym w tym roku z fajnym takim off-marinowym nowym projektem wyjść. Na pewno będę w Szczecinie o tym informował, także pewnie więcej informacji wkrótce. Może nie z dziedziny żywienia i handlu, ale z dziedziny sztuki, kultury i twórczości takiej kreatywnej. Masz jakieś swoje ulubione miejsce, jeżeli chodzi o szczeciński bazar smakoszy i konkretnych wystawców albo konkretne przestrzenie, które tutaj występują? No, na bazarze jak ryba w wodzie to się czuje moja żona. Ja zdecydowanie lepiej się czuję piętro niżej, czyli we Freedom Gallery. Kolejna sprawa, o której chciałbym porozmawiać, to jest właśnie kwestia twojej drugiej funkcji, czyli prezesa Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Sezon żeglarski właściwie się dopiero rozpoczyna, ale z drugiej strony to będzie drugi sezon żeglarski, no, trochę inny niż wszystkie, no bo nadal pandemia nie ustępuje. Czy to w jakiś sposób komplikuje wam rozmaite plany związane z wydarzeniami czy z aktywnością sportową, czy już nie do końca? Znaczy tak, no to nie jest łatwe pytanie. W zeszłym roku sezon nam ograniczyła bezwzględnie pandemia, no bo był twardy lockdown, przystanie były zamknięte. W tym roku ograniczenia dotyczyły bardziej wydarzeń sportowych, szkółek żeglarskich, no bo też te ostatnie tygodnie były dosyć twarde. Jednak my zaobserwowaliśmy, że ludzie uderzyli na przystanie, szykowali swoje łódki, więc w tym wymiarze takim przygotowawczym do sezonu nie straciliśmy zbyt wiele czasu, jednak pogoda nam zabrała, no bo umówmy się, ta wiosna w tym roku nie rozpieszczała.
Na szczęście już jesteśmy chyba w większości po wodowaniach. Zdecydowana większość, jeżeli nie wszystkie jachty, są już na wodzie. W przyszłym tygodniu odbywają się już pierwsze regaty tutaj w Zachodniopomorskim. W ten weekend trwają duże regaty w Pucku klasy Optymist. Rozpoczęły się eliminacje do polskiej ekstraklasy i ligi żeglarskiej. Także w tym wymiarze pandemia nie oddziałuje, jednak widzimy, że lockdown, ten niepokój taki, nazwijmy to fiskalny, w samorządach powoduje, że dużo wydarzeń zostaje odwołanych z powodów finansowych. To ostatnie pytanie, jeżeli pozwolisz, to zbliżamy się powoli do największego żeglarskiego wydarzenia tych czterech lat, czyli The Tall Ship Races 2021. Jak wy jako żeglarze szykujecie się do tego żeglarskiego święta i czy pandemia trochę ten entuzjazm odbiera, czy może to jest właśnie takie światełko w tunelu, taki moment, do którego wszyscy żeglarze dążą, bo są te Tall Shipy, nie zostały odwołane i na pewno całkiem spora flota żaglowców się właśnie pojawi w Szczecinie na początku sierpnia. No tak, wielkie żeglarskie święto, na pewno środowisko czeka na tą imprezę, no bo to są jednak igrzyska, to jest celebracja tego, co żeglarze kochają najbardziej. No mam nadzieję, czy przedstawiciele związku, czy no w ogóle również ja, mamy nadzieję zmotywować troszkę naszych szczecińskich i zachodniopomorskich żeglarzy do tego, żeby aktywnie wzięli w tym udział. Mieliśmy takie wrażenie, że troszkę za mało jest zaangażowania takich zwykłych żeglarzy, a oczywiście największą wagę tego przedsięwzięcia bierze na siebie miasto Szczecin, ale my jako środowisko, no przecież jesteśmy tutaj gospodarzami, chcielibyśmy na pewno ugościć, przywitać jednostki do nas przypływające. Ja wiążę nadzieję pewnie z różnymi fajnymi takimi eventami typu obiady czy kolacje kapitańskie, no z igrzyskami łączy się też impreza, więc i sądzę, że tutaj pandemia tego nie powstrzyma. Naszym gościem był Marcin Raubo, czyli gospodarz Off Mariny, w której szczeciński bazar Smakoszy się znajduje, a także prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A teraz, tak jak zapowiadałem, przenosimy się na teren Off Mariny, gdzie Ania biega dookoła wystawców i próbuje ich namówić na rozmowy. Aniu, jak tam? Wszystko w porządku, bazar się dzieje. Jesteśmy teraz na głównej hali Off Mariny. Jak widać, jest sporo osób, ale pilnujemy ilości. Oczywiście obostrzeżenia u nas funkcjonują. Dla gości oczywiście jest płyn dezynfekujący. Tak jak mówiłam, liczymy ludzi. Wszyscy pilnujemy, żeby byli w maseczkach. Tutaj Natalia, jak tam dzisiaj? Ruch od rana? Jest duży bardzo ruch. Cześć. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Widzę urodzinowy klimat, balony, a jak ty się dzisiaj czujesz na kolejnych urodzinach bazaru razem z pierogarnią? Cześć, bardzo się cieszę, że jest coś takiego u nas w Szczecinie i że możemy już czwarte urodziny świętować z wami. A co dzisiaj zjesz na śniadanie z bazaru? O, ja już zjadłam ptysia na śniadanie. Już mam ochotę jeszcze na ciasto i na rybkę jakąś na obiad. Czyli głównie dzisiaj na słodko, nic dziwnego, słodka okazja, to słodkości nie brakuje. Jak na razie idziemy dalej, mamy tutaj tłumy oczywiście, ale jesteśmy obok Kacpra. Cześć Kacper. Dzień dobry. Jak tam samopoczucie na czwartych urodzinach bazaru Smakoszy? Dobrze. Nie mogę się doczekać, jakie będą atrakcje. To na co najbardziej czekasz? Nie wiem, jeszcze chyba na torta. Tak jak mówiłam, słodka okazja, słodkie chwile. Co dzisiaj masz dla nas? Jak zawsze mikroliście, świeże, cięte albo w doniczkach. Rzodkiewki, słonecznik, kalarepa, brokuł. Takie najróżniejsze. To może w ogóle powiesz, co to są mikroliście, bo dla większości to już jest nowy temat. Mikroliście są to po prostu dłużej rosnące kiełki, takie można powiedzieć polskie siewki. I dzięki temu, że zachodzi fotosynteza i rosną dłużej, są dużo zdrowsze. Super, ja osobiście bardzo lubię słonecznik, także proponuję spróbować przyjść na bazar. Tutaj mamy słodką lodówkę od upiekarzy. Jak widać jest ruch, więc tutaj nie zajmujemy czasu.
Także, jeśli nie macie planów na niedzielę, koniecznie wpadnijcie na spacer na Pomorzany. Nie brakuje tutaj leżaków, kawy, świetnej atmosfery. Jak widać, jest pełno pysznych produktów. Z nami jest Oliwa Sprawiedliwa. Cześć Marta, jak się dziś czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję. Co dzisiaj przygotowałaś tutaj dla gości Off Mariny? Ze względu na urodziny dorobiliśmy naszych autorskich oliwek z orzechem włoskim. Także nasz bestseller czeka na klientów. Również nasze oliweczki z tymiankiem i różowym pieprzem. Jaki jest twój ulubiony produkt z bazaru, oprócz oczywiście twoich produktów? No trzeba powiedzieć o kiełkach, głównie tych ze słonecznika. Myślę też, że ciasta z miód, malina, sadki robią robotę. Jak widzicie, dzięki urodzinom wszyscy mają ochotę na słodkie, a nie brakuje tutaj ich zdecydowanie. I wegańskich ciast, i klasycznych, i serniczków, i jagielników. Także wszyscy znajdą coś dla siebie. Cześć Karol, jak się dzisiaj masz? Dobrze. Co dziś przygotowałeś na urodziny bazaru? No, jak najwięcej produktów ekologicznych i z tradycyjnych gospodarstw, także wszystko co najlepsze. Czy to jest prawda, że masz tutaj rzeczy jak od babci? Zgadza się. Super, dzięki. Także już część produktów widzieliście. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przyjścia na bazar. I zwracamy do studia. Tak myślę sobie, że gdyby Ania z każdego z tych stanowisk zabrała chociaż po jednym słoiczku albo po jednej rzeczy, to my tutaj z Hanią byśmy dzisiaj ugotowali nie tylko śniadanie, nie tylko obiad, ale i obiad dwudaniowy, a jeszcze na kolację by starczyło. Do Ani jeszcze dzisiaj powrócimy, bo ona właśnie szuka kolejnych wystawców, z którymi będzie mogła porozmawiać. My naszych internautów gorąco zachęcamy do bieżącego zabierania głosu. Lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. To pierwsze wydanie takiej naszej telewizji śniadaniowej na portalu w Szczecinie.pl i oczywiście poza wizytami na stanowiskach wystawców Szczecińskiego Bazaru Smakoszy, ważnym elementem naszej dzisiejszej dyskusji są oczywiście goście. Dzień dobry wszystkim. Michał Sobolewski, Sobota. Cześć, dzień dobry. Kłaniam się. To nie jest przypadek, że zaprosiliśmy Cię dzisiaj na czwarte urodziny Szczecińskiego Bazaru Smakoszy, gdyż Ania mi powiedziała przed wejściem na antenę, że Ty tu jesteś naprawdę bardzo często. Tak się składa, że od roku jestem stałym bywalcem bazarku, to fakt. Wcześniej z półtorej roku przyjeżdżałem regularnie, codziennie koło tablicy Szczeciński Bazarek. I cały czas, za każdym razem mnie to zastanawiało, co tam jest na tym bazarku. Faktycznie nie pomyślałem, żeby to nawet zgooglować. I przez te półtorej roku codziennie nakręcałem się na to, żeby na ten bazarek tutaj trafić, bo jakby i słowo bazarek, i szczeciński, i smakosza to są takie moje jedne z ulubionych słów, więc w końcu wpadłem to sprawdzić, no i fantastyczne miejsce. No właśnie, bo jedna wizyta to jest, no zdarza się, że tak odwiedzamy pewne miejsce jeden raz, ale żeby się w jakiejś przestrzeni zakochać, albo żeby do niej wracać bardzo często, to coś w tej przestrzeni musi być. Co tobie się tutaj podoba najbardziej? Czy masz jakieś swoje produkty, albo swoje stanowiska, które zawsze podczas wizyt przyciągają twoją uwagę szczególnie? Tak, ja się rozkochałem tu w tym bazarku przede wszystkim dlatego, że jest to raz, że miejsce, gdzie możemy kupić lokalne produkty, a dwa, że jest to miejsce, w którym można spotkać twórców tych lokalnych produktów, więc można się o tym towarze dowiedzieć wszystkiego od podstaw, od jego powstawania. Poza tym jest to wspaniałe miejsce do spotkania się z rodziną czy z przyjaciółmi. Pierwszy raz jak tu przyszliśmy, odświeżyłem kontakty sprzed 10 i 15 lat. Spotkałem tu takich kolegów i koleżanki, więc w którymś momencie stało się to taką tradycją, że co niedzielę o godzinie powiedzmy 11-11.30 przychodziliśmy tu z dziećmi, z rodzinami. Nie dość, że robiliśmy zakupy na cały tydzień właściwie. Jedliśmy na miejscu wspaniałe produkty, to jeszcze mogliśmy posiedzieć w swoim ulubionym towarzystwie. No to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście ta lokalność to jest też coś, co mnie, kiedy byłem tutaj pierwszy raz, dość pozytywnie zaskoczyło, bo kogokolwiek byśmy nie zapytali na danym stanowisku, to nie jest tak, że oni mówią, no to ma
mamy rybę i koniec, kropka. Nie, tu mamy rybę, no, która jest... pływała w tym i tym tak. jeziorze, została złowiona przedwczoraj, a uprawiona wczoraj. Tak, dokładnie. Raz, że mamy taką informację. Dwa, że to jest taka jeszcze jakby przedwojenny sznyt, gdzie przychodzimy i mówiąc panu, że chyba tą szynkę bym wziął, to pan mówi, nie, chyba pan ją najpierw odkrawa, daje jej spróbować, tobie, żonie, twojemu dziecku i wtedy w trójkę możecie to decydować, czy faktycznie tą szynkę, czy tą kiełbasę. Tak jest przy bochenkach chleba, tak jest przy serach, tak jest przy rybach, tak jest przy dziczyźnie, więc tutaj ten wachlarz tych rzeczy jest niesamowity wielki. Przy samych zakupach można się już najeść, próbując tego, co chce się kupić. Kolejna sprawa, o której chciałbym porozmawiać, bo Szczeciński Bazar Smakoszy, jak już powiedzieliśmy dzisiaj naszym widzom, dość mocno się zakorzenił w tej przestrzeni naszego miasta, to jest jedna rzecz, ale ogólnie Szczecin ma kilka takich miejsc bardzo, bardzo mocno utożsamianych z niektórymi dzielnicami. Czy poza Szczecińskim Bazarem Smakoszy masz jeszcze takie jakieś miejsca, które uważasz za miejsca kultowe, inspirujące do codziennego życia takiego właśnie? Wiesz, dzisiaj na pewno jest to Łasztownia, ona żyje tam jakby i tętni pełnią życia. Takich miejsc jest kilka tam, wiadomo, Woły Chrobrego, na Starym Mieście jest taki skwerek, gdzie można usiąść między tymi wszystkimi restauracjami, no ale jakby Łasztownia jest takim faktycznie miejscem, który tętni kulturowo i jest tam życie. Fajnie to wygląda, już naprawdę już wystarczą letnie dni, to nie musi być upał, to nie musi być słońce, żeby się tam przejść, dobrze się czuć, zrobić sobie fajny spacer i mijać po prostu uśmiechniętych i zadowolonych ludzi. O Szczecinie już trochę porozmawialiśmy, teraz porozmawiamy o twojej twórczości, bo właściwie minęło kilka tygodni od premiery twojej ostatniej płyty. Płyta na rynku, ale no, koncerty no, wciąż nie można jej promować. No niestety mamy... to, co mamy, czyli mamy COVID, mamy cały czas ograniczenia i no jeszcze chwilę prawdopodobnie to będzie. No wszyscy tutaj artyści tęsknią do tego grania, zresztą fani też tęsknią za tymi swoimi artystami. Wszystko się odbywa na YouTubie, na internecie albo właśnie na krążkach CD. Ten kontakt na żywo jest naprawdę potrzebny i artyście, i odbiorcy, żeby to wszystko fajnie można było kontynuować, żeby się cieszyć muzyką. No nie ma tego miejsca, gdzie można i potańczyć, i porozmawiać o muzyce, i po prostu się nią rozkoszować. Myślisz, że to będzie taki moment, gdzie przez to, że przez ostatnie no, 14 miesięcy no, te koncerty odbywają się albo w formie bardzo ograniczonej, albo w ogóle niefunkcjonującej, to kiedy to już wystrzeli, kiedy to już się nazbiera, to rzeczywiście będziemy mieli takie momenty, że czy to w Szczecinie, czy w innych halach, tych wydarzeń będzie tak dużo, że nie będziemy mogli we wszystkich uczestniczyć na raz. Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nie wybuchnie to tak, że nagle w każdym miejscu po prostu będzie to tona kulturowych zajęć i muzyki, no bo wiesz, nie będziemy wiadomo, na co w końcu pójść i co ze sobą zrobić. No, mam nadzieję, że wszystko będzie miało dobrą jakość. No, żeby miało dobrą jakość, fajnie by było, żeby to wszystko po kolei też można było zaliczyć. No, to jak będzie wszystko naraz, to po wszystkich tych imprezach nie będziemy w stanie się przejść. Na pewno ludzie są stęsknieni za imprezami, za muzyką, za możliwością pobawienia się, więc liczę na to, że po prostu to ruszy. A co, jak to będzie wyglądać, to sprawdzajmy po prostu. Nowa płyta w sklepach, na pewno warto jest po nią sięgnąć. Zapytam jeszcze na koniec o twoje plany pozamuzyczne, bowiem i kinematografię masz już za sobą, i walki w Fame MMA masz za sobą. Czy rok 2021 przyniesie jeszcze jakieś zaskoczenie? Wiesz co, no chciałbym jeszcze wydać muzykę w tym roku. I jakby pracuję już nad tym, więc trzymajcie kciuki. I chciałbym jeszcze raz przynajmniej spróbować się pobić, więc też trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że takie dwie rzeczy w tym roku jeszcze ode mnie dostaniecie. I walkę, i płytę. Sobota był naszym gościem na Szczecińskim Bazarze Smakoszy. Rozumiem, że zapraszasz naszych mieszkańców, którzy... Tak, oczywiście, jest to wspaniałe miejsce. Przyjeżdżajcie tutaj z całymi rodzinami, z przyjaciółmi, bo zrobicie tu zakupy naprawdę na cały tydzień. Wybornych towarów, ale fajnie spędzicie czas. Sobota był naszym gościem podczas specjalnej telewizji śniadaniowej przygotowanej właśnie na czas Szczecińskiego Bazaru Smakoszy. Zapraszamy was tutaj do Ofmariny przy ulicy Chmielewskiego, gdyż ludzi tutaj przybywa, ale wciąż jeszcze trochę osób pomieścimy. Oczywiście dystans jest tutaj zachowywany, dezynfekcja, maseczki również, a więc nie musicie się obawiać o swoje bezpieczeństwo. Chodźcie, bo wystawcy naprawdę przygotowali dla was bardzo dużo rzeczy. A teraz ja się powoli odwracam.
Tak, odwracam się, bo będziemy teraz sprawdzali, co ugotowała Hania. Ugotowała. Co ugotowała? Mogę tak powiedzieć, bo już coś tutaj przygotowałaś, coś się zmieniło. Tak, wiesz co, no czekam na ciebie, żeby powiedzieć o takim śniadaniu, które osobiście uwielbiam najbardziej i które bardzo łatwo i szybko się zrobi, a jest bardzo pożywne. Czyli przede wszystkim jajko na twardo. Po prostu bierzemy do miski, wsadzamy z awokado, tutaj druga część awokado już jest w misce, do tego dodajemy trochę soli, trochę pieprzu albo czego co lubimy. Ja zazwyczaj lubię dodać do tego chili, bo jest wtedy właśnie takie trochę ostrawe, a to jest przepyszne. I do tego oczywiście żytni chleb. Tutaj chleb z bazaru, mogę? Słuchajcie, tak, możesz sobie powąchać, ale powiem wam jedną rzecz. Ten chleb różnica. Z bazaru, słuchaj, on za 5 dni jest cały czas smaczny. I ja to jest serio mówię z ręką na sercu, jeżeli mi nie wierzycie, to sobie przyjdźcie, kupcie go i zobaczycie, że po 5 dniach on wcale jakby nie robi się, nie wiem, jakiś niedobry czy coś w tym stylu, tylko cały czas, może 5 dni to przesadziłam, ale 3 to na pewno. Także warto to spróbować. I tutaj mamy na przykład twaróg półtłusty. Ja osobiście lubię sobie na taką kromkę chleba położyć tak, twaróg półtłusty, już się wystraszałam, że tłusty, ale tłusty też jest pyszny. Ale no raz na jakiś czas, oczywiście, można sobie pozwolić. Słuchajcie, no przepyszny twaróg, tutaj robiony na miejscu, kupiony tutaj u Karola. Naprawdę jest znakomity. Ja zawsze trochę tego twarogu biorę, kładę po prostu sobie ten twaróg na chleb. Przez to taka kanapka jest o wiele bardziej najadliwa, najadzajeniująca. Tutaj tworzymy pewne kulinarne neologizmy dzisiaj. Myślę, że jeżeli słuchają nas mistrzowie mowy polskiej, to też czują się bardzo podekscytowani tym, że zrobiliśmy dzisiaj najadliwą kanapkę. Tak, najadliwa kanapka. Słuchajcie, do tego dodajemy właśnie tą pastę z jajkiem, z solą, z trochę z cytryną, ponieważ awokado jest delikatnie mdłe, dlatego warto to tak dodać. Dodajemy właśnie sobie u góry i tutaj mamy tak, bardzo dużo białka, bardzo dużo zdrowych tłuszczy z awokado, pyszny, zdrowy chleb, czyli pyszne, zdrowe węglowodany, no i na górę co? Oczywiście mamy całą serię różnych możliwych warzyw. Ja przede wszystkim... Właśnie, o to chciałem cię zapytać i chciałem powiedzieć, co ja lubię najbardziej, ale najpierw pokaż, co ty masz. A powiedz, co najbardziej lubisz? Ze mnie się zawsze śmieją w domu, że ja na wszystko kładę rukolę. Rukolę? Tak, na wszystko, zupełnie. A wiesz dlaczego? Bo rukola jest trochę tak ostrawa i to dodaje taki dobry posmak moim zdaniem. Tak. Ale jeżeli lubisz takie delikatnie ostrawe rzeczy, to naprawdę spróbuj sobie, nie wiem, czy jadłeś te mikroliście? Nie jadłem, czekaj. I teraz brzmi jak taka tania reklama Persila, ale generalnie mikroliście to jest rzecz, od kiedy pojawiła się na bazarze, to dobra, jest rzecz, której się kompletnie zakochałam, naprawdę. Jeżeli mi nie wierzycie, możecie wejść na mojego Instagrama, bardzo często wrzucam na śniadania mikroliście, jak tylko tutaj jestem, to je kupuję, z tego względu, że one są po prostu ostrawe, bardzo mają dużo witamin, są bardzo zdrowe. Nie wiem, czy powinienem prowadząc program jeszcze ostre rzeczy. Tak, no mówię, to jest takie ostrawe, jest przepyszne i to jest świetny zamiennik sałaty, no i też na pewno jest lepszy niż takie kiełki, które gdzieś tam leżą 10 godzin czy 4 dni gdzieś tam w hipermarkecie zapakowane w plastikowy pojemnik i się pocą. No i właśnie taka kanapka, do tego oczywiście rzodkiewki, ogórek i taka kanapka, to jest dla mnie po prostu ideał śniadania. Do tego kawa, herbata, no nie, ja no tylko muszę zjeść nie jedną, tylko więcej, ale taka kanapka jest po prostu przepyszna dla mnie. No to słuchajcie, to my tutaj sobie z Hanią będziemy teraz skubać mikroliście, będziemy dokładnie jeść kanapki, które Hania przygotowała, ale jednocześnie musimy się przenieść na teren, gdyż, jak wiemy, Ania chodzi między straganami bardzo uważnie i szuka dla was najciekawszych rzeczy, żeby wam je pokazać. Aniu, co znalazłaś ciekawego? Wiele rzeczy, wybrać jedną rzecz będzie bardzo trudno, jednak rzeczywiście zostaliśmy na sali głównej Off Mariny i akurat jesteśmy przy stoisku Mursie, Lago. Cześć Magda, jak tam samopoczucie? Dzień dobry, a wszystko fajnie, dzieje się jak zawsze. Opowiedz, co to jest Mursie Lago Store? Mursie Lago to jest taka nowa marka w Szczecinie, która powstała mniej więcej półtora roku temu i rozwijamy się cały czas. Sprzedajemy kosmetyki naturalne też z Polski, z zagranicy, sprowadzamy z greckiej Krety między innymi. Także takie mieszane marki, ale wszystko oczywiście z naturalnym składem i fajne. Z tego co wiem, to kosmetyki połączyliście z pasją do podróży. Jak to wyglądało? Wiesz co, Aniu, po prostu podróżujemy po świecie dużo i staramy się zawsze gdzieś tam wychwycić jakieś fajne nowe marki z naturalnym składem i w ten sposób po prostu pozyskujemy takie firmy, jak tutaj mamy. To rozumiem, że jak się skończy lockdown, będzie można sobie spokojnie gdzieś wylecieć, to już macie plany. Mamy oczywiście. W tym roku może jakieś Emiraty. Super,
ekstra, to trzymajcie się. Idziemy dalej, bo tutaj nie brakuje pysznych produktów, o których warto powiedzieć. Mam nadzieję, że już sobie zaplanowaliście mały spacer na Pomorzany. Tutaj mam znanego pana Czosnka. Cześć! A, miło mi, bardzo miło. Serdecznie witam. Krzysztofie, co u ciebie można znaleźć? U mnie można znaleźć naturalne, wyśmienite pesto z niedźwiedziego czosnku, czarny czosnek, eliksiry na bazie miodu, no i oczywiście pyszne sery i jajka. A co to jest czarny czosnek? Bo jednak wszyscy znamy ten biały, klasyczny, tradycyjny. Opowiedz coś o tym. Czarny czosnek jest to czosnek bio, fermentowany co najmniej 4 do 6 tygodni w bardzo restrykcyjnych warunkach. Zachodzi efekt Millarda, koncentrują się cukry, usuwany jest ten mocny zapach i ten ostry smak. Czyli jest delikatniejszy, ale zdecydowanie to bomba witaminowa. Tak, są tam aminokwasy, mikroelementy, no wszystko co zdrowe działa to wyśmienicie na potencję, na trawienie, całą witalność, antywirusowo, także polecam. Jak słyszycie, Krzysiek może wiele o tym opowiadać, także zapraszamy do dialogu. Na pewno znajdzie czas, chociaż chwilę, żeby z wami porozmawiać. Idziemy dalej, dzieje się tutaj cały czas. Jak widać, tutaj stoi Robert. Cześć Robert, jak tam się miewa manufaktura Wakłamy? A witam, dzień dobry. No jakoś sobie radzimy w czasach pandemii, nie jest w sumie najgorzej. I... Czy przygotowaliście coś specjalnego na urodziny? Na urodziny? Snickersy na pewno. Pomyśleliśmy o Snickersach, coś słodkiego. Wegańskie, bez cukru, słodzone daktylami. Na płatkach owsianych, także też bez glutenu. Czyli manufaktura Wakame to zdecydowanie wegan. 100% wegan. No i też staramy się nie używać cukru, no i glutenu. Jeżeli chodzi o pasztety, to zagęszczamy je płatkami jaglanymi. Chleb gryczany jest na przykład 100% gryki białej, niepalonej, naszej polskiej, z certyfikatem ekologicznym też, nie? Czyli będzie odpowiedni dla osób z celiaką? No tak, tak, jak najbardziej. Jaki jest najbardziej chodliwy produkt manufaktury Wakame? No, na pewno pasztety z pestek dyni i słonecznika, to jest taki produkt numer jeden. No i teraz coraz bardziej się rozkręca chleb gryczany, no bo jednak dużo jest ludzi, którzy muszą uważać na tą celiakię, nie? Jeśli chodzi o pasztet, totalnie to rozumiem, sama go uwielbiam. To udanego dnia, do zobaczenia później. Idziemy dalej. Tutaj jesteśmy przy wystawcach, którzy są od samego początku Bazaru Smakoszy. Nie opuścili ani jednej niedzieli. I szefowa całego zamieszania, pani Agnieszka, zaraz będzie mogła nam dać, poświęcić chwilę czasu na rozmowy, bo jak widać ruch jest niekończący. Dzień dobry, pani Agnieszko. Czy możemy na chwilę przerwać? Tak, oczywiście. Dzień dobry. Jak nastrój w taki piękny letni dzień? No, powiem szczerze, wspaniale. Wspaniale, klienci przemili, wracają do nas jak co niedziela, przychodzą. Dokładnie. Tutaj właśnie klienci co niedziela kupują racuszki nasze. Czyli racuchy to jest hit, totalny hit stanowiska państwa Jägerów. Myślę, że tak, bo są robione raz, że z sercem, dwa, że nie ma tu żadnej chemii, a więc są mąka, jaja, mleko i jabłka, tak? Cztery składniki i wychodzi po prostu coś pysznego, co pamiętamy z dzieciństwa. A co jeszcze takiego słodkiego przygotowaliście na urodziny bazaru? Oczywiście krusty, których nie mogło zabraknąć, robione na spirytusie, żółtkach, na śmietanie, jak moja babcia z Sejn, bo moja rodzina pochodzi z Podlasia, więc też przepisy jakie, to ja kultywuję tamte rejony. Rogaliki radziszewskie, które też są akurat moim pomysłem, moja receptura, drożdżowe półfrancuskie na maśle, na jajach z boróweczką. Borówka jest też nasza, latem mrozimy, później wykorzystujemy do wypieków. Pani Agnieszko, z tego co wiem, zaczęliście produkować produkty dla wegan. Jak wam to idzie, jak to wygląda? Oczywiście, wegańskie produkty są, bo przetwarzamy owoce, warzywa, które nie są pryskane, które uprawiamy na oborniku. Uprawiamy to tak,
jak dla siebie, tak? Więc tutaj poszerzamy tą ofertę właśnie produktów bezcukrowych też, ponieważ dużo osób ma problemy z cukrem i mamy taką linię i syropów ziołowych bez cukru i drzemów, przeciery dyniowe, na przykład przeciery robimy tak, które są dla dzieci też polecane, bo są z naszych warzyw, tak? Nasze warzywa, nasze owoce. Oczywiście jabłka mogą być z robakiem, bo wiadomo, że jeżeli niepryskana jest jabłoń, to mogą być robaczywe owoce, tak? Ale one są najlepsze, najzdrowsze. Czyli odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu. Dziękujemy Pani Agnieszko. Jak widać, jest tutaj naprawdę sporo i słodkości, i przetworów. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A my na chwilę uciekamy, wracamy do Michała i kolejnego gościa. Tak jak mówiła Ania, z sercem, bez chemii, niewątpliwie dlatego właśnie warto odwiedzić Szczeciński Bazar Smakoszy. Też pani Julita w komentarzu napisała, gdzie to jest, a więc odpowiadamy w Offmarinie przy ulicy Chmielewskiego. I dzisiaj do godziny 15 świętujemy kolejne, czwarte już urodziny Szczecińskiego Bazaru Smakoszy. Ludzi tutaj wciąż przybywa, jest nas całkiem sporo, ale jeszcze trochę może być, dlatego planując swój niedzielny spacer, weźcie ze sobą wiklinowe koszyki i jestem pewien, że jeżeli odwiedzicie to miejsce, to coś ze sobą zabierzecie na pewno. Dobra telewizja śniadaniowa to gotowanie. Hania tam już czuje, że gotuje coraz więcej rzeczy i przygotowuje coraz więcej smakołyków, ale dobra telewizja śniadaniowa to także rozmowa o tym, co można jeść, a czego jeść się nie powinno. Dawid Dobropolski, a także Anna Gudan. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Czy możesz pokazać, co masz na koszulce? Taki oto napis. Chodź na keto. I właśnie keto. O tej inicjatywie będziemy podczas naszego dzisiejszego spotkania w dużej mierze rozmawiać. Dieta ketogeniczna zyskuje coraz większą popularność, ale promując tę dietę na pewno spotykacie się z wieloma pytaniami. Dla kogo to jest dieta? Dla kogo ona jest dietą najlepsza? Kierując się właśnie tymi pytaniami, tak naprawdę założyliśmy całą inicjatywę Chodź na keto. Ta inicjatywa dojrzewała w nas 2-3 lata tak naprawdę i właśnie tym, co podlewało tą inicjatywę, były te pytania, które tutaj zadałeś. Dopiero po 2 latach zbierania tej całej wiedzy stworzyliśmy tą inicjatywę i właśnie stworzyliśmy ją po to, żeby między innymi odpowiadać na takie pytania. Jak zacząć? Czym jest dieta keto? Myślę tutaj, że też Ania bardzo fajnie mogłaby przybliżyć ten wątek. No właśnie, ale to zostałem wyręczony. Jak zacząć? Kto może przejść? Proszę bardzo. I to są takie pytania, które powinniśmy rzeczywiście tutaj na pewno naszym widzom dzisiaj zaznaczyć. Bowiem jak wpiszemy sobie w wyszukiwarkę dieta ketogeniczna, to tam pojawiają się różne takie stereotypy, które należałoby właśnie obalić. Tak, tak, rzeczywiście tak jest. Na przykład dieta keto w wielu przypadkach kojarzy nam się z dietą restrykcyjną, taką eliminującą wiele różnych grup produktów. Może trochę z dietą żmudną, trochę z dietą trudną, trochę z dietą wybitnie tłustą, albo na przykład opierającą się wyłącznie na mięsach, gdzie nie wolno jeść na przykład warzyw. Co absolutnie nie jest prawdą. Dieta keto może być jak najbardziej okej, pod warunkiem, że właśnie jest zróżnicowana, że jest tam miejsce i na warzywa, i na wszystkie smaczne, różnorodne rzeczy. I właśnie na tym to polega, właśnie to staramy się tutaj przekazać. No właśnie dlatego ja jako istota bezmięsna prawdopodobnie aż tak dużo wcześniej na temat diety ketogenicznej nie słyszałem. Niemniej te założenia ogólne są takie, że jest więcej tłuszczy, mniej węglowodanów. Czyli czego jest więcej, a czego jest mniej, jeżeli nasi widzowie na przykład tak na pierwszy rzut ucha nie potrafią sobie zdefiniować, co w ich diecie ma więcej tłuszczu, a co ma więcej węglowodanów. Oczywiście co do zasady dieta keto powinna obniżyć podaż węglowodanów do takiego stopnia, by rozpocząć proces tej tak zwanej ketogenezy, czyli produkcji ciał ketonowych. Natomiast nie jest to całkowita eliminacja węglowodanów, co oznacza, że owszem, musimy patrzeć na pewne grupy produktów pod kątem tego, ile tych węglowodanów mają, ale nie chodzi o to, żeby je eliminować. Chodzi o to, żeby dostosować ich podaż w naszej diecie w taki sposób, żeby utrzymać proces produkcji ciał ketonowych. Tym samym tak naprawdę nie ma produktów zakazanych na diecie keto. Pytanie jest takie, ile danego produktu możemy spożyć i ile to znaczy w naszym indywidualnym tutaj przypadku. Dlatego nawet, uwaga, chleb, dobrej jakości chleb może być spożyty na diecie keto, pod warunkiem, że wiemy, ile ma węglowodanów, ile my tych węglowodanów możemy przyjąć i smacznego, i na zdrowie. Aniu, jeżeli chodzi o kwestie związane z dietetyką, jak rozpocząć swoją przygodę z dietą ketogeniczną? Jak przygotować swój organizm do tej zmiany?
Jeśli chodzi o przygotowanie organizmu do diety ketogenicznej, tak naprawdę nie musimy robić zbyt wiele. Wystarczy kilka prostych kroków, po prostu o które musimy zadbać, żeby zacząć. Przede wszystkim nawet nie tyle wyeliminować węglowodany, tylko znaleźć swój indywidualny pułap spożycia tych węglowodanów w taki sposób, żeby umożliwić właśnie wspomnianą przez Dawida ketogenezę. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że taka dieta ketogeniczna wcale nie wymaga od nas przygotowania dłuższego przed tą dietą. Możemy to zrobić dosłownie od zaraz. Wystarczy właśnie dostosować te ilości tych węglowodanów, troszeczkę dodać tłuszczu, nie wcale w postaci boczku, nie wcale w postaci bardzo tłustych produktów mięsnych, tak jak powiedziałeś, tylko w postaci oliwy z oliwek chociażby, czyli jednego z najzdrowszych tłuszczów, prawda? Więc jest to taka dieta, którą możemy ze spokojem stosować w takim wariancie śródziemnomorskim, a wiemy też, że wariant śródziemnomorski jest takim wariantem najzdrowszym, tak? Dla każdego z nas, więc tak jak ty też jesteś osobą, tak jak mówisz, roślinną, jak najbardziej też dla ciebie wskazana byłaby dieta w wariancie śródziemnomorskim. I bardzo podobnie jest z dietą ketogeniczną. Wiele różnych modeli żywieniowych możemy ułożyć w taki sposób ketogeniczny, po prostu dbając o pewne niuanse w diecie. W tym wypadku jest to adekwatna właśnie podaż węglowodanów. To jest bardzo istotne, co mówisz, Aniu, dlatego że mam takie wrażenie, że niektórzy mają pewne postanowienia, typu przechodzimy na dietę i wpisują sobie to w wyszukiwarkę internetową, dopasowują pewne swoje sympatie kulinarne do tego, co znajdują i próbują to wdrażać w życie. Ale pewne nieumiejętne wdrażanie rozmaitych diet w życie może spowodować, że zamiast pozytywnych efektów, no będziemy mieli efekt odwrotny, bo jak się naczytamy, że dieta ketogeniczna to jest właśnie wspomniany boczek i dużo tłuszczu, no to myślimy sobie, no nie, no to taka dieta, to tak, dajcie mi tutaj tą paterę z mięsem najlepiej. No. Tak, dokładnie tak. I gdybyś zobaczył to, co my tutaj wspólnie jemy na co dzień, w życiu byś nie powiedział, że jest to dieta ketogeniczna. Jemy bardzo dużo sałatek. Sałatki są z różnego rodzaju dobrymi serami, z serem kozim, z serem feta. Jemy mięso oczywiście, jemy też ryby, także ten talerz jest taki, naprawdę jak większość osób, które interesuje się zdrowym odżywianiem, taki talerz ma. Tylko w tym talerzu trzeba dokonać pewnej drobnej zmiany. Wcale nie trzeba dodawać boczku, tak jak mówię, kiełbasy, ogromnej ilości tłuszczu. Jest to drobna zmiana, która powoduje, że możemy mieć ten efekt ketogeniczny i rzeczywiście to jest chyba to, czego nie rozumiemy jako ludzie, tak jak mówisz, zaczynając swoją przygodę z keto. Dlatego też warto jest zawsze zapytać specjalistów o zdanie, bo te efekty rzeczywiście mogą być bardzo interesujące. Jak powinien wyglądać taki przykładowy, ramowy jadłospis osoby, która decyduje się na przejście na dietę ketogeniczną? W literaturze fachowej mamy taki średni pułap węglowodanów w okolicach 50 gramów dziennie. To jest taki pułap, jeżeli mówimy o takiej normatywnej średniej osobie, tak? Pułap węglowodanów, który możemy spożyć w skali jednego dnia, różni się też w zależności od aktywności fizycznej. To znaczy, jeżeli mamy osobę, która ma dużo tkanki mięśniowej, jest osobą aktywną fizycznie, będzie mogła tych węglowodanów spożyć więcej, aniżeli osoba, która jest na przykład księgową, pracuje przez cały czas przed komputerem, bądź na przykład ja też jestem dietetykiem, pracuję przed komputerem bardzo dużo i w te dni też ta ilość węglowodanów w ciągu dnia też jest mniejsza. Także jest to bardzo indywidualna podaż węglowodanów, ale mówi się, że 50 gramów to jest taki nasz złoty środek, żeby zacząć. Podaż białka zawsze ustalamy indywidualnie do naszej aktualnej masy ciała, no a całą resztę kalorii to stanowi właśnie podaż tłuszczu w naszej diecie. Także to ode mnie jeszcze dwa pytania, Dawid. Jak łączyć dietę ketogeniczną z naszą bieżącą aktywnością sportową i czy ona rzeczywiście powinna być jakoś uzupełniana na przykład różnego rodzaju ćwiczeniami czy treningami? Tak, zdecydowanie tak. To, co tutaj też bardzo mocno staramy się promować, to nie tyle samo ograniczanie się do diety keto, ile wykorzystanie nawet przejścia na dietę keto jako motywu przejścia na bardziej zdrowy styl życia. A zdrowy styl życia to oczywiście również trening, to oczywiście również aktywność fizyczna. W momencie, kiedy zwiększamy aktywność fizyczną, jak najbardziej powinniśmy dostosować dietę. Tak jak słusznie Ania wspomniała, osoby, które są bardziej aktywne fizycznie, osoby, które mają więcej tkanki mięśniowej, mogą sobie pozwolić na większą podaż węglowodanów. I jest to o tyle ciekawe, że im większa podaż węglowodanów w diecie keto, tym mniej restrykcyjna jest dieta keto, tym więcej różnorodnych produktów, posiłków możemy mieć, tym bardziej jest ona liberalna, więc zachęcamy do aktywności fizycznej na diecie keto również z tego powodu. Po prostu ta dieta jest wtedy bardziej taka elastyczna. No i ostatnia rzecz. Jesteśmy dzisiaj na szczecińskim bazarze smakoszy. Zapachów tutaj jest całe mnóstwo, zarówno mięso, jak i warzywa, jak i sery, jak i ryby. Czy wy macie tutaj jakieś swoje ulubione lokalizacje i czy rzeczywiście, jeżeli ktoś jest na diecie keto, to tutaj też coś dla siebie upoluje do koszyczka?
Zdecydowanie tak. No, ja jestem po prostu ogromną miłośniczką zakwasu buraczanego, który jest wspaniałym dodatkiem do diety ketogenicznej. Też dla naszej mikrobioty jelitowej, no po prostu same wspaniałości. Natomiast tak naprawdę na tym bazarze bardzo dużo rzeczy jest taką żywnością ketogeniczną. Przede wszystkim kawa, dobra kawa, tak? Przede wszystkim właśnie ryby, tak jak powiedziałeś. Sery kozie, wspaniała rzecz, szczególnie, że mamy takich dostawców ekologicznych, czy nawet warzywa, tak? Myślę, że tutaj wszystkie miejsca są wspaniałe. No i przede wszystkim kombucha, która też jest wspaniałym wynalazkiem i też na diecie ketogenicznej jak najbardziej jest takim superfoodsem, myślę. Gdzie można Was znaleźć? Żeby nie wymieniać za wiele miejsc, chodź na keto.pl. Zapraszamy. Dawid Dobropolski, Anna Gudan, czyli Chodź na Keto. Jak słyszeliście, specjaliści w tejże właśnie dziedzinie polecają, zapraszają. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dzięki również, pozdrawiamy. I odwracam się, wstaję i idę wodzony zapachem kolejnych pokrojonych warzyw, które Hania tutaj przygotowała. My tu zaraz będziemy jeść. No mam nadzieję. W trakcie jak wy rozmawialiście, to ja zrobiłam do końca moje kanapki. I co chcę jeszcze tylko powiedzieć, że no nasza pierwsza kanapka, no to trzeba było się trochę namęczyć, bo i ugotować jajko, i przekroić awokado, i tam trochę posiekać, pomiziać tym widelcem, tak? Ale są też inne rozwiązania dla leniwych, o wiele łatwiejsze, a też bardzo ciekawe i bardzo fajne. To na przykład takie słoiki. Słoiki, które możecie właśnie zakupić tutaj na bazarze smakoszy, na przykład tutaj z zakwasowni. Ja użyłam akurat ekologicznego humusu, to jest pasta z groszku z pastą z ciecierzycy. Także tutaj akurat właśnie ta środkowa kanapeczka to jest właśnie ta, do tego oczywiście szczypiorek, rzodkiewka, a tutaj obok, no to chyba już jest pasta, która mogła być nazwana królem tego oto miejsca. Z nami od początku słynny paprykarz szczeciński z ryb z Wyspy Wolin. Jest z nami praktycznie od początku, wydaje mi się, nawet nie wiem czy od pierwszego, ale najprawdopodobniej tak. I na bazarze to chyba taki jeden z najbardziej takich produktów rozpoznawalnych. No tak, i tak jak rozmawialiśmy już z jednym ze wcześniejszych gości w studiu, no. To jest najfajniejsze, że jak podejdziemy do każdego z wystawców, to oni wiedzą, co to są za produkty. No tak, jeżeli tak, my tu mamy ryby z Wyspy Wolin, to znaczy, że one rzeczywiście pływały w akwenach naszego województwa i my wiemy, że one stąd są. Tak, to jest prawda, szczególnie, że też osobiście znam osoby, które tworzą te paprykarze i to jest faktycznie, to nie jest tak, że to jest kupione gdzieś tam w makro i przysypane do słoika, tylko no faktycznie to jest paprykarz z dorsza z tutaj od naszych lokalnych dostawców. A sprawdzimy, jak rukola smakuje? No pewnie, jak najbardziej. Bierz rukolę. A to prawda, dużo, nie? Tak, rukola generalnie też może nie wygląda tak identycznie jak taka ale sklepowa. Ale zobaczcie, no to przecież to jest taka rukola gigant. No. Rukola gigant z sątyża, dlatego właśnie tutaj właśnie dodałam do naszych kanapek właśnie do paprykarza i rukolę, i ogórek. I tutaj mamy właśnie ten szczypiorek. Do paprykarza też pasują przepyszne wszelkiego rodzaju kiszonki, na przykład właśnie ogórek kiszony, którego bez problemu też tutaj możemy na miejscu dostać. No i kiszonki oczywiście bardzo, bardzo zdrowa kwestia i zdrowa sprawa, którą warto jeść. Absolutnie doskonałe. Wszystkie produkty, z których Hania przygotowywała dzisiejsze śniadanie, znajdziecie tutaj na szczecińskim bazarze smakoszy i jak widać pod kątem estetyki, z tego naprawdę można zrobić doskonałe, niedzielne, poniedziałkowe. Tak, śniadanie. Każdy dzień tygodnia takie śniadanie można sobie przygotować. No tak jak mówię, do tej pasty tutaj trochę się trzeba natrudzić i wsadzić wysiłek, ale te dwie pasty, no prawda jest taka, że tak by to się robią same i co, można zjeść zdrowo? Można zjeść zdrowo i bardzo szybko. Zdrowo, ładnie. Ładnie. A potem po takich kanapkach oczywiście warto zjeść jakiś deser. Nie mogłam sobie tego odmówić i zaprosić Was serdecznie też na bezy. A pokażesz nam dzisiaj swoje bezy? No pewnie, jak tylko będę mogła, to jak najbardziej Wam pokażę. Jest dzisiaj trochę smaków do wyboru. Zazwyczaj jest tak 3-4, a dzisiaj zrobiłam więcej, no bo urodziny, no to trzeba świętować. To ja w drugiej godzinie naszego spotkania obiecuję Wam Hanie w wersji nie wytrawnej, a w wersji cukierniczej, ale to już tam wtedy w terenie, kiedy Ania będzie biegała i na pewno wtedy też pokażę Wam, co Hania dobrego przygotowała. Tak kończymy pierwszą część naszego spotkania, jak widać smacznie i estetycznie, ale tutaj w tym kąciku kulinarnym też się zmieni gość za godzinę, właściwie za pół godziny i pokażemy Wam kolejne potrawy. Kolejni goście będą obecni na kanapie i kolejni wystawcy będą prezentować wszystko, co przygotowali dla Was ciekawego. Haniu, bardzo Ci dziękuję, że poświęciłaś dla nas czas. To ja bardzo dziękuję, było mi bardzo przyjemnie zrobić rzecz, którą kocham najbardziej na świecie, czyli kanapeczki. Do zobaczenia już za kilkanaście minut.